To, czego nie dokonał Wirkola, Nykänen czy Weißlock, udało się będącemu do niedawna numerem dwa w ekipie niemieckiej Svenowi Hanawaldowi. Jako pierwszy w historii wygrał wszystkie cztery konkursy turnieju czterech skoczni i odjechał samochodem o symbolicznym w tym kontekście oznaczeniu 4x4. A co do Adama Małysza, to jedno jest pewne. Wielki to sportowiec, przeżywający aktualnie pewien kryzys formy. A wielki sportowiec, w odróżnieniu od Fuchsa, potrafi z czasem wyjść z kryzysu i być jeszcze mocniejszy. Sven Hanawald był oczywiście mega gwiazdą 50. turnieju czterech skoczni. Trener Hess i jego sztab znalazł więc receptę na sukces, a Hanawald stał się dziś bohaterem narodowym. Na dodatek w pierwszej serii poprawił o 2 metry własny rekord skoczni w Bischofshofen. Wylądował na 139 metrze. Zarówno dziś, jak i w całym turnieju Hani wyprzedził Fina Matiego Hautameki i Austriaka Martina Helwarta. Zrealizowałem wszystko, co sobie zaplanowałem. Tempo tego, co dookoła się działo i dzieje, trochę jest męczące, ale te tysiące kibiców i ich euforia, bardzo im dziękuję. Adam Małysz, podobnie jak cała nasza drużyna, ma bez wątpienia największy dołek formy od roku. Po pierwszej serii, skacząc w niezbyt dobrych warunkach, wylądował na 12 miejscu. W drugiej było trochę lepiej i awansował na 9 pozycję. W efekcie w turniejowej klasyfikacji spadł z miejsca na podium. Był czwarty. Na pewno nie jeden jest zawiedziony. Na pewno ja również muszę podpracować. Myślę, że za bardzo skaczę w tym momencie do przodu, za bardzo atakuję próg i nie lecę tą parabolą, co latałem przedtem, więc na pewno muszę wrócić do tamtego i myślę, że wszystko pójdzie dobrze. Trener Tainer też nie wygląda na specjalnie zmartwionego. Twierdzi, że wie, gdzie leżą błędy i że do najważniejszego startu tego sezonu, do Igrzysk Olimpijskich, wszystko będzie w najlepszym porządku. Założę się, że kibice w Polsce zadają sobie teraz pytanie, czy Adamowi Małyszowi uda się odbudować formę do igrzysk. W trakcie całego turnieju czterech skoczni blisko wydarzeń był Maciej Kurzajewski. Dziś przeprowadził wywiad z trenerem Apoloniuszem Tainerem i zadał te najważniejsze pytania. Witamy Państwa bardzo gorąco, z bardzo mroźnego tego wieczoru. Bischofshofen, turniej czterech skoczni, to już historia. Adam Małysz zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej tego turnieju. Wraz ze mną jest trener Adama Małysza, pan Apoloniusz Tainer. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Panie trenerze, jakie są Pana odczucia po tym turnieju? No więc turniej trafił akurat w momencie, kiedy dyspozycja właśnie wszystkich naszych zawodników no nieco obniżyła się i tutaj w tej silnej konkurencji, najsilniejszej, jaką sobie można wyobrazić, turniej czterech skoczni jest bardzo mocno obsadzony, no zostało to uwidocznione. Na pewno chciałbym, żeby zawodnicy skakali tylko to, co potrafią, a tak nie skakali. Przyszła też niedyspozycja, chociaż oceniamy ją jako drobną, Adama Małysza, i to spowodowało, że co tu jeszcze można było uratować, czyli to drugie miejsce w generalnej klasyfikacji, no na tej skoczni tutaj w Bischofshofen nie udało się. Ostatecznie zajął Adam czwarte miejsce, z czego się również cieszymy. Jest to doskonały, kapitalny wynik. Nadal prowadzi dużą różnicą punktów w Pucharze Świata. I wiemy, co trzeba i jak trzeba zrobić, żeby Adama doprowadzić z powrotem do jego wysokiego poziomu. No właśnie, co trzeba zrobić, co należałoby zrobić, aby Adam skakał tak, jak skakał do tej pory przed turniejem czterech skoczni? Trzeba poprawić kilka błędów technicznych, które się u Adama pojawiły. Na to z kolei potrzebujemy kilku dni spokojnego treningu i chociaż w tej chwili tych kilku dni nie mamy, to myślimy o tym, żeby to tak zorganizować, żeby ten trening właśnie poprawił te drobne błędy, które Adam tu w każdym skoku próbował poprawiać, ale w warunkach, kiedy numer jest na piersi, kiedy między jednym a drugim skokiem jest ponad godzinę, bardzo, bardzo trudno jest to zrobić i dlatego wszystkie te skoki Adama były praktycznie różne. To, że Adam potrafi kontrolować tę sytuację i czuje nadal to wszystko, co się z nim dzieje, to jest tylko objaw tego, że bardzo szybko wróci do swojej dyspozycji. Najbliższe zawody w Willingen, później z Zakopanem. Czy nie było takiej myśli, żeby odpuścić sobie ten kolejny niemiecki Puchar Świata, zawody Puchar Świata? Zwłaszcza, że to jedne tylko zawody indywidualne, a drugie to są zawody drużynowe. Tak, myśleliśmy o tym. Na razie nasze decyzje są takie, że do Willingen pojedzie czterech zawodników, Małysz, Kruczek, Mateja i Pochwała, natomiast z Zakopanem będą trenować Tainer i Skupień wraz z trenerem Piasem.
ale ostatecznych ustaleń, oprócz tych, które podałem, w tej chwili jeszcze nie ma. Jeszcze raz się zbieramy. Po każdym konkursie sytuacja wygląda inaczej, dlatego ciągle dyskutujemy, ciągle bierzemy pod uwagę wszystkie możliwości i wybieramy takie możliwości, które w danym momencie dla nas są najbardziej korzystne. Niektórzy powiedzą, Austriacy, Niemcy, oni odpoczywali w trakcie tego sezonu, robili sobie przerwy. Czy nie było błędem skakanie na każdych zawodach? Tydzień niemal w tydzień. Wojtek Skupień i Robert Mateja również zrobili przerwę, ponieważ tego wymagała sytuacja. Tomek Pochwała również nie wystartował w jednym Pucharze Świata. Nic nie wskazywało na to, żeby Adama Małysza trzeba było wyłączać w sytuacji, kiedy on Puchary Świata wygrywa. To przyszło tutaj, na turnieju czterech skoczni i tutaj nie mogliśmy nic zrobić, tylko skakać z konkursu na konkurs, szukać ewentualnie właśnie tej poprawy tych drobnych błędów technicznych, które wystąpiły. Jeśli chodzi o Svena Hanawalda, który jako pierwszy w historii wygrał wszystkie cztery konkursy turnieju czterech skoczni, to była to eksplozja fenomenalnej formy. Tak, to była eksplozja, którą można porównać z eksplozją ubiegłoroczną Adama Małysza. Również ta nasza radość tutaj eksplodowała w ubiegłym roku. Dzisiaj cieszyli się Niemcy. Najważniejsze imprezy jeszcze przed nami. Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich. Jeszcze kilka Pucharów Świata. Także ja uważam, że oprócz tego, że widać słabszą dyspozycję, nic takiego się nie stało i uda nam się bardzo szybko Adama doprowadzić tam, gdzie był, a pozostałym chłopakom uda się skakać tak, jak potrafią, nic więcej. Czy widzą sportowe jedynki możemy teraz stąd z Bischofshofen po turnieju czterech skoczni powiedzieć, drodzy Państwo, nie przejmujcie się, Igrzyska Olimpijskie to jest impreza numer jeden i Adam Małysz będzie w pełnej formie na te zawody. Igrzyska Olimpijskie w Salt Lake City są numer jeden w tym roku. Adam Małysz, mam nadzieję, że uda nam się go doprowadzić do jego najwyższego poziomu, a Niemcy niech się martwią tym, jak utrzymać tą formę do igrzysk. Panie trenerze, czego panu życzyć przed igrzyskami olimpijskimi? No, przede wszystkim spokoju i zdrowia, a to życzyłbym sobie i pozostałym zawodnikom. Jeżeli będziemy zdrowi i będziemy mieli spokój w naszych przygotowaniach, to się musi wszystko udać. To był trener Adama Małysza, specjalnie z Bischofshofen, pan Apoloniusz Steiner. Drodzy Państwo, wracamy do studia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A zatem Adam Małysz do poprawki, a potem już klasa olimpijska. Mówiłem, że Maciej Gorzejewski był naszym specjalnym wysłannikiem na 50. turniej czterech skoczni. Jego okiem patrzącym przez obiektyw kamery był tam operator Robert Jażdżyk. Już w tym tygodniu w programie pierwszym będą mogli Państwo obejrzeć reportaż o Adamie Małyszu, ich autorstwa.